A co on mi powie? Gary! Ja... Wyruszasz w podróż? Wiem! To wspaniale! Życzę wam szczęścia i powodzenia na stacji Kedaro. Skąd wiedział? Zawsze się nad tym zastanawiam. Przejebane. Dobra. To trzeba tutaj jeszcze polatać po tej planecie, bo jest... Te lule do zbierania są. Dwie śrubki, robot i cztery części kostiumu. Czyli w skrócie wciul rzeczy. To był misklik. Za ile kosztują? 25. Okej. O, o to mi chodziło. Tak! Prawie. Gdzie ja w ogóle jestem? A, jestem przy samym początku. Pamiętam tą miejscówkę, bo montowałem dzisiaj z niej filmik. No i tak bym raczej pamiętał. To trzeba leczyć gdzieś dalej. HP? Czy da się? Chyba, że nie zaliczyło mi HP. Oj! I tyle by było z naszego żywota. Katie. Albo nie! To było dobre. Dobra, trzeba szukać kolejnych lul. Archiwum nadal chodzą. Archiwa. Tu już byłem. Też często tak miałem takie lagi. Co widać u mnie na live'ach. Prosiak. Tutaj do góry mogę wejść, bo widzę, że nie mam odkryte na te kamienie. Że po 800 pingu mi skakało. Na przykład wczoraj chyba na CS-ie. Czy przedwczoraj. Dobra, tu mam wszystko. Tu jest coś nowego. Gdzie jeszcze nie byłem, więc może coś się znajdzie. Śrubka, kostium, lula. Cokolwiek. Coś tu jest i się świeci. Świecą. Tylko to jest na czerwono, jako jedno. I teraz to? Boss? Nie! Czym jest rozwiązaniem? Która? Czwarta? Piąta na 12. To posłuchajmy sobie. W takim razie... One były tu. Trzeci wymiar to były sześciany. Bardzo inteligentne sześciany. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Może to, że chyba muszę przestać nagrywać te opisy, bo wymiarów jest bez liku, a ja mogłem sporządzić 32 mapy, odkąd zacząłem gadać. Na razie. Okej. No jeszcze nie przestanie gadać. Ale w każdym razie mam kolejną. Będę musiał ogrywać po raczej klanku, albo jakąś kierkę, którą wybierze mi top donate do miesiąca i będzie na odcinki. Albo znaleźć coś w miarę niedługiego. Przez to, że no... Coraz bliżej jest do Spidermana. Znaczy niedługiego. Na... 40 odcinków max. Z jednej strony bym mógł grać The Last of Us, ale bym nie ograł wtedy dwóch części. Czyli bym miał jedną część, trochę przerwy i potem drugą. Choć z drugiej strony dzięki temu bym mógł obejrzeć sobie serial. I widziałem coś tam. A to jest ta platforma, którą wcześniej widziałem. To była na niej śrubka. Ciekawe, czy znowu będzie uciekać. No chyba nie. O, tu nic chyba nie ma. Znaczy gdzieś tam są jakieś rzeczy, ale... Czy ja tutaj w ogóle tędy dolecę? Czy tu jest spadek do nicości? Nie, dobra, tutaj byłem, pamiętam. To. Ale nie chcę tutaj schodzić. Muszę górą jakąś wlecieć. Tędy na przykład. Ledwo, bo ledwo. O, tutaj nie byłem. Przynajmniej nie kojarzę, żebym był. No i nie byłem, bo nie jest otwarte. Znaczy... Dobra, nie wiem, czy byłem, czy nie. Chyba jednak byłem. Bo nie widzę żadnych skrzynek ani nic. Zawsze jest coś na starcie do rozwalenia. Tu chyba jednak byłem.
No byłem, dobra, co powiem, że jest w mapie zaznaczone. Dobra, to jakoś do góry się dostać trzeba. A te buty faktycznie są zajebiste. Mega ułatwiają podróż. Choć to jest planeta przystosowana, ona jest specjalnie większa. W sumie fakturze fajnie to zrobili. Bo się przyjemnie tym steruje. Po prostu miła sprawa. Tu coś będzie? Bo tutaj chyba nie schodziłem. Na dół. O, rarytanium widzę już. To bardziej mi chodziło w tym miejscu. W tym tu. Nie wiem, to jest płyta naciskowa choćby. Słyszałem dźwięk jakby z Discorda. Teraz nie wiem, czy mi się przysłyszało, czy faktycznie coś mi przyszło. A nie, brat mi zareagował na wiadomość. A to było pół godziny temu, więc nie wiem, co miało być. Jeśli było coś faktycznie, to sorry. Zawsze próbuję niwelować takie dźwięki. Zmieńmy może na jakąś broń, której nie będzie mi szkoda. Jak zmisuję znowu. Bo jednak 4 ammo kontra... Nara! Kontra 160, której i tak nie używam zbytnio. Dzięki, Ratchet. Pomogłeś nam. Nie ma za co. Tym. Teraz stacja Kedaro. Nie. Nadal trzeba tutaj zbadać. O, jest! Kolejna lula. A! Nie wiedziałem, że to są wrogowie. Wait. Prądem w nich. Trochę tego tu jest, nie powiem, że nie. Wszystko? No i mam lulę kolejną. Połowę mam. A może poczekam z tymi wiadomościami, aż zbiorę większość, albo chociaż, znaczy wszystkie, albo chociaż większość. Żeby nie odpalać, będzie ładniejsza ciągłość zrozumienia. Bo z tych pierwszych, które odpalałem, i tak nie wiem, co tam było. Nie pamiętam już. Znaczy, nie pamiętam dokładnie każdego słowa. Bo w miarę kontekst sam pamiętam. Ale nie konkretnie każde słowo. Więc chyba sobie poczekam po prostu. I na koniec odpalę wszystkie. 7. Co mi zostało? Speeda? Dostałem. Dobra, i to pewnie otworzą portal. W takim razie zgaduję. A to było pierwsze, jo? Nie, jeszcze tam jest. A już chciałem zatrzymywać się. To jest pierwsze. Ciekawe, czy się udało. Tam jest kolejna lula, widzę, ale sprawdźmy, czy się udało. Mówię, zgaduję, jakiś portal otworzyło do kolejnego kostiumu. No i chyba jest, jak dobrze widzę. No jest otwarte, ale czy będzie to? Albo śrubka, co jeszcze jest lepszą opcją? Niż kostium. Która to jest? 12. No to można uznać, że to jest połowa. Nie da się mieć połowy z 25, więc uznajmy, że to jest połowa. I co dostałem za nią? Pakiet zmiany klucza 1. O, to jest coś fajnego. To jest faktycznie zajebiste, bo to nie jest zmiana koloru, tylko zmiana całkowicie. Miecz opryszczka. Młot opryszczka. Opryszka, boże, opryszczka. Miecz pirata. Ej, one nie są posegregowane. Miecznik. Kluczyk. Zobaczmy miecznika. Dobra, to wygląda dziwnie i się jeszcze rusza. Ale młot albo miecz pirata. A jak tam młot wygląda? I to faktycznie jest spoko, gadżet. Znaczy miecz. Może zostaniemy z mieczem.
Ona tam chodzi z... Oj, zniknęło. Ona tam chodzi z młotem, to ja będę chodzić z mieczem. Młotem i mieczem. To może muszę przeskakiwać. No i zajebiście, jest kolejna lula do selekcji. Siódma. Ale mówię, ten wygląd akurat do broni to fajna sprawa, że nie tego kolor. Dobra, coś tu jeszcze zostało do zebrania? Chyba nie, przynajmniej tutaj nie widzę. Trzebałoby się wrócić tam, gdzie byłem chwilę temu. Dobrze mi się wydaje, czy źle? To też wygląda dziwnie, jakby miał tutaj być jakiś portal faktycznie. Chyba, że było wcześniej. Wróżę coś? Z tej strony, nie? Też nie, i z drugiej. Jest Artanium i piasko rekiny. Dużo piasko rekinów. Użyjmy na nich roślinki, która zaraz bije maksymalny level i piorunera. Jemu też powoli level się zbija. No i po. No i super. Jeszcze Artanium wpadło. Mi jak najbardziej odpowiada. 3? Czy ile? Nie pokazało. Wcześniej w ogóle raz mówiłem, że nie pokazało level broni. Znaczy, level upu broni. Ale jednak się okazało, że pokazało. Po prostu ja tego nie zauważyłem. To wleciało mi poziom zderzacza na maksa. Tylko, że nie było animacji nowej pojawienia się, tylko po prostu pokazała się jako druga broń. Sprawiła level. Jak to nazwę? Dobra, i bombką, którą bije level. Czwarty! Tak. I roślinka kolejny raz. I bombki. To jest zderzacz. Zderzacza nie potrzebuję na razie. Choć nie wiem, czemu nie miałem celownika. A i nie mam bombek. Dobra, pioruner. Jest tu coś? Czy szczegli niczego? Szczegli. O! To właściwie mogę użyć znowu roślinek. Bo tu się mega przydadzą. No i po niej. Co takiego znaleźli? O, lule kolejną. Ósmą. Czy jest coś tu jeszcze? Po wykonaniu parkura? Statek. Fajnie by można było coś faktycznie z nim zrobić. Ale nie można nic. Dobra. To posprawdzajmy jeszcze tutaj i lecimy dalej. Żeby mi się nie ciągle nie bagowała ta postać. Będzie miło. Czuję coś. Pachnie jakby z jakiegoś baru, knajpy. Mięsem. Ale dobra. Rypać jedzenie. Tam mogłem jeszcze zobaczyć, czegoś nie ma. Tu. Nawet samo Rartanium by mnie zadowoliło. Jeśli nie kolejna śrubka. Bo chyba jeszcze jedną mogę zdobyć. Mogę? Tak, jeszcze jedną śrubkę. Czy kostium?
Mogę. Tego się nie spodziewałem, że to będzie mogło mnie zabić. Nie ma za co. A teraz stacja Kedaro. Tu chciałem zobaczyć, czy już nie ma. Widzę starszego archiwistę. No właśnie, to była misja poboczna chyba, nie? Redy, czy to możliwe? To brat Lombax? Wiesz, że nic nas nie łączy, prawda? No jak nie? A co z naszym głodem wiedzy? Popatrz na to! Tę kapliczkę wieki temu zbudowały Lombaxy. Kryje mam ich 8 już. Naładowaną pradawną wiedzą. Ale tylko prawdziwy Lombax może się do niej dostać. Jeśli przyniesiesz mi 3 lule, dam ci odjechany element pancerza, który wykopałem. O, dzięki. Lombaxów. Czyli już mi da. Chętnie pomogę. No cudnie. Jedna sprawa. Kapliczki nie otworzą się w pobliżu złych wibracji, więc jakby tam były, to się ich pozbądź. Lekka demolka. Zbierz 3 lule. Czekaj chwilę. Chyba już masz wystarczająco dużo. Mam. Hej, jeśli przyniesiesz mi jeszcze... Do tego kościół może padnie. Pancerz na tułów pasujący do tego na nogi. A, no to i... Zaznaczyłem resztę kapliczek na twojej mapie. 8, jo? Powodzenia, bracie. Chyba już masz. Miał być. Brat Lombax znów się spisał. Oto przegenialny pancerz na tułów, który pasuje do tego na nogi. Jedyne, czego ci teraz brakuje, chemu. To idealnego chemu. Tak. Jeśli zbierzesz pozostałe lule, będzie twój. No i zajebiście. Sprawdzę sobie kostium też na sam koniec. Stały. Ale sam na pierśnik wygląda fajnie. Trzymam pancerz, jak on to mówi. Trochę jest tutaj do zwiedzania. O, u góry chyba jest lula. To jak tam wejść? A dobra, już widzę jak. Chyba, że już ją zbierałem, ale wątpię. Sprawdźmy. Mam? Mam! 9. Znalazłeś lule? O! Komentarze od niego będą jeszcze. Co jest na niej nagrane. O, raz za nim jest u góry. Choć ja zastanawiałem, czy nie będzie czegoś na tym. Tej róże. Nie wiem, czy to jest dokładnie ta sama, o której wcześniej myślałem. No, zastanawiałem się, bo wyglądało, jakby dało się na nią wejść jakoś. Dobra, widzę nam jak. Skocznia tutaj jest. Niepotrzebnie skoczyłem. Zapomniałem, że tutaj trzeba skakać, że on sam wystrzeli się. O. Fuck. A, i tak chyba wszystko zdobyłem. Mam 10 artanium. Ty, braj co? Coś tam się uda ulepszyć. Szkoda, że nie było osiągnięcia na przykład zabicie zdeptanym przez archiwa. To by było ciekawe osiągnięcie. O, kolejna! Do śledzenia. Tym razem z lulą. Ciekawe, że jestem szybszy od niej, chociaż o trochę. Ale mam, nieważne czy jestem czy nie. Jest kolejna i tam widzę... Rartanium. Jeszcze dwie. O, zawsze się zastanawiałam, jakie tajemnice skrywają te lule. Dobra. A, można tutaj tak wejść. Dobra, jedno Rartanium mam. I parę amo. Tam też da się wejść. Tu jest chyba wyskocznia, to czerwone. Trzeba to sprawdzić. Ale raczej tak. Co to będzie oprócz skrzynek? Chyba, że tylko skrzynki są. Jakiego to trochę tak lipa.
Liczyłem na cokolwiek innego. Ale cóż. Tam jeszcze nie byłem. To już sobie pójdę. Buty. Dobra, tam jeszcze są do zwiedzania rzeczy. Tu na środku bym mógł wrócić właściwie po śrubki. Może rartaniem też będzie. A jak nie, no to kojarz śrubki, a właściwie to monety w tym wypadku. Zawsze trochę bliżej do tej tarczy będzie. Czy jakiejkolwiek innej broni, którą będę chciał kupić. Dobra. Podobno tu nie chodziłem. Według mapy. A i też tutaj nic specjalnego nie widzę. Nic. O, tu jeszcze jest od cholery. Że najpierw było odkryć całą mapę. W sensie, żeby nie było ani jednego tego ciemnego skrawka. Teraz miał pewność, że odkryłem wszystko teoretycznie. Bo w praktyce no może być coś ukryte poza moim widokiem. Choćby o, na przykład gdzieś tu u góry. Jakby było. Ale nic tu nie widać. O! Dobra, jak to odblokować? Samo się odblokuje, czy będę chciał coś robić jeszcze? Nie, samo się odblokuje, dobra. No i spoko. Mógłbym w teorii roślinki użyć, ulepszyć na piąty. Ale trochę za późno już. Ale przynajmniej sobie to ulepszę zaraz na trzeci. Trzy rarytanium. No i przy krawędzi mogę jechać. O. I do nowych miejsc. Idziemy. Tu chyba gdzie wcześniej byłem to jest. No. To gniazdo gniazdo rekinów. Oj, zajebiście. To takie coś rzućmy. I zaraz będą dwa levele. Maksymalny roślinek i Fjorunera. Przez to amunicja mi się odnowi. Dobra, Fjorunera level up mam. A roślinek? Ostatnie użycie roślinki. Nie się ostatnie użycie, żeby level dostać. Tak jak mówię, to jest work. No, jest maksymalny roślinek. Ciekawe co teraz robią. Powinno być napisane według mnie. O, lula w ogóle tu jest. A tam są jeszcze pieskryki, no to można sprawdzić. Może zauważę to. Pierwszy rzut oka. Chyba nie wezmę tej luli, póki nie pozbędę się wrogu. A no, nie weźmiesz. Nie wiem co to robi. Chyba dźwięk ścięcia się niż czegoś nowego. Chciał się chyba o moby. Może dłużej trwa po prostu teraz. A nie, zawsze dawał coś dodatkowego, nie wiem. Szybki strzela może. I też faktycznie to się... Co do dźwięku. Podnosiłoby się. Dobra, i koszet. I mam wszystko wybite. Kolejną lulę do kolekcji. No właśnie, ubranie będę miał praktycznie wszystko, bo teraz 3 dostałem. Znaczy, 2 dostałem i jeszcze jedno dostanę. Czyli potrzebuję znaleźć robota i śrubkę. I jeszcze jedno ubranie. Ostatnia lula. Gdzieś tam potrzebuję iść. Pytanie, czy to jest u góry?
Ale pewnie ja. Właściwie nie widzę innej opcji. Jakby nie spojrzeć. I jakoś do góry muszę wejść. O! Grety, co? Twój pociąg! Ta dostawa Raritanium się opóźnia! Dywalon mnie z roboty! Ale rusz, użyjmy roślinki. I rykoszetu. O! Na tym się spoko stoi. Przynajmniej na razie. Ta się tylko cieszy. Zajebisty pomocnik. Nie żeby mi to przeszkadzało, ale no, zajebisty pomocnik. Dobra, i level up zaraz będzie. Chyba się uda wbić nawet jeszcze w tym ostatnim strzale. No i jest level up, czy ja moc zyskam. I będę mógł ulepszyć dalej swój koszet. Punktowo. A zajebista miejscówka. Do tego nawalania w dół ziemi nie wiem, czy coś mi to by robiło. Ale wolę skoczyć tak. To chyba jeszcze jo, bo no sięga. Jednak. A ten śmiech jest popierdolony. Dobra, walę ziemię, nic mi nie robi. Ten laser co najwyżej. Mogę sprawdzić nawet. Tak, laser mi coś robi. Reszta nie. To weźmy sobie bombkę. Ej, super. Wyeliminowani wszyscy. Raritanium trochę widzę, że tu jest. Więc miło. Przyda się jak najbardziej. Ale pewnie będzie tutaj jeszcze lula czy coś innego. Kostium. Nie, kostium to raczej będzie w szczelinie. Albo nie ma nic. Poza tym co było tutaj pokazane. Parę skrzynek i raritanium. Nie ma nic specjalnego znaczy. Zbierajmy hajs do końca i wyłaź. Ale jeden koszet przynajmniej trochę lewa nabiłem. O, jest kostium. Ostatni. Licząc tego z luli. Są tu jakieś przyspieszenia? Dobra, są. No to pójdzie szybko. No i jest. Pięknie. Mówię, może do tego będzie w końcu. Ostatnia część. Nie. Korpus Robopirat. Myślałem, że Robopirat to będzie zostawać za te areny. Wszystkie Robopiraty.